Udało nam się w końcu i cieszę się ogromnie, bo zarządzamy tym miejscem już od stycznia, ale sytuacja pandemiczna spowodowała, że nie mogliśmy tego otworzyć, ale dzisiaj otwieramy wspaniałe miejsce, miejsce, które jest miejscem spotkań, miejscem otwartym, miejscem gościnnym, miejsce, które można powiedzieć jest takim domem dla kultury. Co ważne, tu nie tylko duże festiwale i chciałabym o tym bardzo wyraźnie powiedzieć, że festiwale duże też mają tutaj swoje miejsce, ale tak naprawdę liczymy na to i już powoli to się dzieje, że będziemy się tutaj spotykać z małymi organizacjami, z NGO-sami wszelkiego rodzaju, z fundacjami, stowarzyszeniami, tymi, którzy są organizatorami małych spotkań kulturalnych, żeby oni mogli tu przychodzić, żeby mogli się tu spotykać, rozmawiać, inspirować, organizować swoje spotkania. To wszystko dla nich jest otwarte. KBF jest tylko i wyłącznie gospodarzem. Gospodarzem, który ma być gospodarzem gościnnym. Ja o to zadbam. Poczuję się tutaj naprawdę jako gościnna gospodyni i będziemy wszystkich ludzi, którzy robią kulturę w Krakowie, naprawdę z przyjemnością gościć. I to miejsce ma tętnić życzem kultury, ma tętnić jakością, radością, miejsce spotkań. Zapraszamy Państwa serdecznie. To będzie oferta bardzo różnorodna. Będą spotkania, warsztaty, wykłady, festiwale duże i małe. Tak naprawdę każdy, mam nadzieję, znajdzie coś dla siebie. Jest to dom dla literatury, jest to dom dla kultury i jest to wreszcie dom dla twórców i twórczyń, którzy przyjeżdżają tutaj. W zeszłym miesiącu gościliśmy na rezydencji literackiej panią Beatę Szady, czyli reporterkę z Wrocławia. W tym roku na rezydencji jest Krzysztof Umiński, czyli tłumacz z Warszawy, który będzie tutaj aż do końca miesiąca. Programując to miejsce, zależało nam, żeby stworzyć ofertę programową, która zainteresuje szerokie grono odbiorców, którym jakby i ci bardziej wymagający, i ci mniej wymagający odnajdą coś dla siebie. Będzie dużo premier literackich, spotkań z wybitnymi pisarzami, pisarkami książek, które objęliśmy patronatem Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Będą rozmowy o reportażu, o tym chcemy tutaj sprowadzić najciekawszych reporterów i reporterki i porozmawiać o książkach, które wydali. Będzie też sporo poezji. Bliskość ulicy Brackiej, która jest chyba najbardziej poetycką ulicą w Krakowie, zobowiązuje do tego, żeby też w Pałacu Potockich, zlokalizowanym na rogu Brackiej rynku, rozmawiać o poezji, o tej dawnej poezji klasycznej, ale też o poezji awangardowej. Zaprosimy też na cykl debat pod nazwą Wykluczenia. To będą debaty poświęcone dyskryminacji, tematyce praw kobiet, ekologii. Chcemy rozmawiać o tematach ważnych, istotnych, chcemy edukować, chcemy uczyć. Informacji możemy szukać na Facebooku Krakowa Miasta Literatury UNESCO i na stronie Krakowskiego Biura Festiwalowego, gdzie zamieściliśmy na razie kalendarium na pierwszy miesiąc, a w kolejnych miesiącach będą pojawiać się już zapowiedzi na najbliższe wydarzenia.